Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, za nami standardowo Dyzio. Cześć, witajcie. Tak, i będziemy kontynuować sobie kolejną część. Będziemy kontynuować mapę Co-op Complex 2. I z tego co pamiętam, zostało nam tylko jądro. Gdzie ono było? Ja wiem, chodź za mną. Nie tam. Nie tam. Słuchajcie, my się zastanawialiśmy, czy przyszliśmy stamtąd, ale okazało się, że przyszliśmy stamtąd, więc tam mamy, znaczy w sensie, że tam mamy wszystko już zrobione, no i teraz zostaje nam właśnie tylko to jądro do zrobienia. Dokładnie. Przynajmniej tak samo pokoje w 9 i 10 wyglądały. Dokładnie. Czekaj, o ile dobrze pamiętam, to chyba było... A czekaj, bo tutaj w sumie jeszcze chyba nie wchodziliśmy, wiesz? Ja tutaj byłem przed nagraniem, patrzę co tu jest. Tak, a tu jakieś skrzynki są. To otwieraj. Music diski. Tu jest basen. Jakiś tron. Jakieś piecyki. No. Master Lary. O, patrzcie jaka kurde ta. Piecyki to nic nie ale ma. Ale szczerze powiedziawszy, całkiem ładnie to zbudowane wszystko. Jakie łóżko. Podoba mi się. Ty, on tu nawet prysznic ma. No. I kibel. Taki wiesz, Lary bogaty. No. Można dobra. A może to jest. A może to jest. Wiesz, który Lary? Laffer. No. Też tak może być. No dobra, idziemy do jądra, chodź. Tu w ogóle jakiś eksplet leżał. No, dosyć. Two person requires to access main reactor. Core chamber. No dobra, standardowo, ja idę po prawo, okay. Chodź po lewo. Open. Main reactor core. O, kurde, jakie ładne. No, całkiem spoko. Jak nie Minecraft, znaczy no. To trochę wygląda jak ta, w Gwieździe Śmierci. No możliwe. Może tam jakiś Luke albo Vader wylecą, nie? Są drzwi pozamykane, tutaj jest... Tu jest jakiś control room B. Tutaj do mnie chodź. Do A tu jest... Aha, dobra. Tylko tu jest przycisk. Idę na prawo na drabinkę. No, standardowo. Aha, do tego samego pomieszczenia. Unlock control room B. A jak się pobawimy, ten to wybuchnie? Tak. Dobra, to ja się może nie bawię. Dobra, schodzimy na dół. Ale to trochę głupio tak, kurczę, tylko ten B. Tak, tylko że ty idź sobie do B, ja tu zostanę. Czemu? No bo to są drzwi na przycisk. No to otwieraj. Działa? Działa. Co tam masz, powiedz. No pewnie też przycisk. A nie, czekaj, mam wajchę. I otwiera ona. Która obligator jest self-destruct explosion switch. Dobra. Odpaliłem. Otworzyłeś drzwi te na środku. I wybucha wszystko. To ja może sobie tu postoję? Nie no, chodź już, chodź. Co tu wybuchło? No. Ale wybuch reaktor, ohohoho. Myślałem, że tu kurna pół mapy nam rozwali. Nie no, wiesz, to wszystko calculated. No tak. Two person required to access mine reactor core chamber. Bla bla bla, uciekinierzy aktywowali self-destrukcję. Tak. Assholes i w ogóle. Mamy na to kilka minut. Nie fajnie, jak kilka minut. Nie za bardzo wiem, czy to czasem nie będzie, wiesz co, tak, że to kurde wysadzi pół mapy, nie? Na raz. Ale to będzie ciekawe, powiem ci. No na pewno. Dobra, tak, czekaj, bo tu... Czekaj, tu Baśkę jeszcze odbiłem. Co tu mamy? Laboratorium C. No, czyli tutaj są... Czyli ja widzę, że tutaj są po prostu takie pomieszczenia na zasadzie, wiesz, chamberów różnych właśnie... Target, o, tu tak. Jest chyba strzelnica? Tak, dokładnie. Aha, tylko wiesz co? Co? Tutaj trzeba strzelać do punktów łukiem. Tak, damy radę. O, co pierwszym razem? To musimy wszystkie odpalić, żeby się tam uruchomiło coś. No właśnie chyba tak. Ty, jak ja mam... Jak to... Jak w tamto niby? Da się. O, trafiłem. Fajnie, to chodź tutaj strzelać teraz. Kurde. Chyba nie. Bo nad tym to się za bardzo nie da przerzucić, wiesz? To trzeba od dołu. Czekaj, może sobie kucnę? Trochę chociaż? Da się od dołu, od góry chyba. Nie, wydaje mi się, że nie. Chociaż chyba nie ma wyjścia. O, trafiłeś. Ty trafiłeś. Co tam jest? Exp. No to fajnie, dawaj.
Exp i lapis. Ja mam lapisu 20. Ja mam 31 sztuk. Także mi wystarczy. Aha, tu jest enchanting. To się zaczyna. Tutaj też jest lapis. Masz czego się zaczynować w ogóle? Weź. Znaczy mam, ale nie mam nic do enchantu. Rzeczy w sensie. No właśnie, też rzeczy nie mam żadnych. Mam 4. Dobra. Pięć. No to chodź. Czekaj, czekaj, bo jakiś... Aha, ktoś jest... Tak, wiem, coś. TS. Transit Station. No dobra, to jest train station... Poczekaj, tutaj jest jeszcze napisane. To block this out, they're going to escape, pathetic. Aha, czyli tam nas nienawidzą, bla 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 bla. Daliśmy radę, no jak ze wszystkim. O! To już było. A czekaj, ja mam moje karta, więc... Ja tam wszystko chomikuję. Jedziemy. Jedę tak wolno, no dobra. No teraz ty będziesz pierwszy, to jest niesprawiedliwe. Ktoś musi, no. Bo ja źle wózek postawiłem, no. To nie, no to sam. Wow. Jakie efekty fajne. Kurde. To ładnie to zrobili. Ej, słuchajcie, ta mapa jest naprawdę genialna. No, nie wiem ile ten gość... Naprawdę mi się podoba. Nie wiem ile ten gość tak tą mapą siedział, ale naprawdę musiał zarywać nocki. Czy ja wiem, czy zarywać nocki? Co tu się dzieje? Bo... Aha, przynajmniej... to wszystko... To za nami... Aha, wybuchło to fioletowe za nami. A bo my się teraz chyba w ogóle wracamy, wiesz? Tak, dokładnie. A może my będziemy musieli w drugą stronę teraz wracać? Nie no, nie. Uciekamy nie... teraz z generatora, tak? Nie byłoby fajnie. Nie, jesteśmy... Nie wracaj. No, uciekaj sobie. Jak się tego... Dobra. Shiftem. Już wiem. Dobra. A nie, do nas na pewno nie było. Dobra, kolejne standardowo żarcie. Biorę. Wiesz co, ja miecz sobie jeden wezmę, w razie do enchantu, nie? Nie, w sumie. Tu kolejna skrzynka, mamy pochodnie, skrzynka. To możesz sobie to wziąć. Mamy nie. Płytę. To ja zrobiłem. O, muzyka przynajmniej gra. No właśnie odpaliłem i wyłączyłem też tą moją. Dobra. A co tu trzeba zrobić? Węgiel mamy. Mining site A. Mamy pochodnie, także pochodnie sobie weź, jak możesz. Wezmę sobie trochę lapisu. Wezmę te gold nuggety. No dobra, to... I co my tu mamy? Furniczur... I teraz tak. Nie! Kurde! Coś ty zrobił? Wracaj. Ale wiesz co, ja nie za bardzo czaję o co tutaj trybi, wiesz? Może wiesz co, choć przejdziemy się, tu, tam jest creeper, uważaj. No właśnie wiem, widzę go. Czekaj, bo tu... A, wiesz co? Tutaj trzeba chyba przejść i pozategowywać sobie te... te spawnery, wiesz? Nie. No jak nie? To po to pochodnie były. Puściłem ci jeden wagonik w tamtą stronę twoją. No spoko, ale ja wiesz co? Ja pochodniami zachrzaniam te mob spawnery, bo... No dobra, niech będzie, bo ja puściłem wagonik ogólnie. Okej, tu mam... Nie wybuchaj! Cholera. A, jest włączony ale ten. Nie rozwalają. Ale wagonik mi rozwalił z piecykiem. No co ty? No. Mam skrzynkę z 64 pochodniami. Ty, ja jestem w ogóle w jakichś kopalniach tutaj, nie? Ja też. Dobra. Ale ty wlazłeś w taką, że jest napisane, że jest nie Unexplorer? Nie. Tylko widzę, a, że widzisz. Ty byłeś właśnie już tutaj w tych miejscach gdzieś. Nie, dobra, ja się wracam, bo ja mam dziwne wrażenie, że coś tutaj spierdzielę i zaraz umrę, padnę i w ogóle. Najważniejszą rzecz, skrzynkę wziąłem. Czekaj. Dojechałem do końca, wiesz? Tak? Tak, zgadza się. No ale to jest coś potrzebne z tych wagoników? Nie, czekaj. Cholera, wróciłem. Kurde, jak ja to... Ja nie za bardzo... Mining site. Czekaj, jaka? Czekaj, wiesz co, ja teraz idę tak jak leci ta... To wraca się do tego pomieszczenia. Wiesz co... Szkoda, że tutaj nie ma żadnej instrukcji, co tu trzeba zrobić. No. Bo powiem ci tak, tu jest jedno miejsce, gdzie jest... Unexplored area. No ja tam byłem właśnie. Tylko, że tam jest... tam są, wiesz co, jedne wielkie te... kopalnie.
I ja nie wiem, czy my tam mamy iść. Tam było 64 pochodnie. Chyba, że te 64 pochodnie to właśnie dotyczyły tego, żeby tutaj połazić. Bardzo możliwe. Też tak może być. To czekaj, to poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie już jestem, także gdzieś poszedłem. Czekaj, tutaj pochodni... Aha, poszedłem gdzieś tam w górę i gdzieś tam w boki. Mam skrzynkę. No to nie, to już się zgubiliśmy. Mam skrzynkę. Także jest dobrze. Możemy pochodzić po tych kopalniach. Bo na pewno są one bez wyjścia. Tam, tak przynajmniej przypuszczam, że są bez wyjścia. Ej, znalazłem coś. Co znalazłeś? Wejście gdzieś. O! No. Super. To wiesz co, musisz jakoś się wydostać... No ja wiem, gdzie szedłem. No to musisz jakoś tam się tak cofnąć, wiesz... widzę cię. No. Chodź. To tutaj. To mam nadzieję, że tędy, bo tu chyba w sumie, jeżeli jest jakiś budynek, to chyba tutaj. No bo ja tam byłem, stanowisko już nic nie ma. O, tutaj. No, to tutaj musieliśmy chyba być. No to chodźmy. Tak, to znaczy jeszcze do góry tylko. It's not yet over. It's still alive. Jest. Halo, skrzynka. No ale ja już wlazłem. Z enchantem, znaczy no, z expem i z lapisem kolejnym. A, my się cofnęliśmy do miejsca, w których są te wszystkie nasze te. Czyli koniec, czy nie? Nie. No właśnie nie wiem, aczkolwiek zobacz. Widzisz, to jest ten. Ten początek no właściwie. Tak. Aha, to był ten przycisk, tak, co zlamiliśmy. Tu jest ten przycisk od wody. No. Czyżby to był koniec? No właśnie nie wiem, ale to tak trochę kurczę, lipnie by było. Czekaj. Ja zobaczę. Co tam jest? W sumie to tylko miejsce do oglądania. Aha. No to nie, to musisz przyjść tutaj do mnie, bo tutaj no coś widzę nie. Jeszcze jest. Tu jest jakieś spadywanie na dół, tu jest półpłytka. Tylko, że tutaj nic nie ma więcej, nie? Ale wiesz co, tutaj coś jest. Zejście na dół. O, jest skrzynka. Pajęczyna w skrzynce, nic więcej. zejdź tu do mnie na dół. No. Ale jeszcze niżej było zejście. A nic, nie było niżej, dobra. Nie, a to ty dobrze, bo ty wyszedłeś tutaj, czyli my musimy teraz się chyba wrócić, wiesz co, tymi wszystkimi korytarzykami tutaj. Tak, chociaż nie, tu nic nie ma. Nie. To wygląda jak było zarośnięte. Czekaj, a może... Byłem. Nie. Bo ogólnie rzecz biorąc, tam w ogóle widziałem miejsce na rzucenie jakby... A czekaj, tu się woda wylewa. No. Może do góry trzeba. Bardzo możliwe. Tak. Jest do góry. Jest skrzynka. No i tutaj nam się baśki respiły. Diament pewnie jest. Nie, exp. Exp? Tak. I nic więcej tam nie ma? Lapis i exp. O cholera. No to powiem wam szczerze, że mamy mały problem. Bo tutaj nigdzie się nie przejdzie. Tu jest pajęczyna. No czekaj, chyba że trzeba... Ty, ale my się stąd teraz nie wrócimy. Tędy się tak. A nie, wrócimy się tędy, dokładnie. Bo tam nie wiem, czy widziałeś, ale tam była ta drewniana... Tutaj. Drewniana półpłytka, na to musimy... Chociaż ty! Da się my jesteś... Przecież ty, ale przecież my jesteśmy uciekinierami, to nie musimy już diamentów używać. No właśnie. Wróciłem kurczaka, drugi. No i nic. A tu co jest? Bo tu mnie jeszcze nie było. Nie wiem. To jest jakaś półpłytka. Skrzynka. Masz skrzynkę? Co tam? Exp i lapis. Aha. Zostawię na nie kurczaka. No to ja szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia. A tutaj byłeś? Nie, chyba nie. A, no i widzisz, tu jest pomieszczenie z tym. Czym? Z... No z lary, no, tak? tu na górę. A, czyli idziemy dalej. Tak. Nie, zaglądamy już tam. Chyba. No tak, bo to są te wszystkie, ja nie wiem jakby to nazwać, opuszczone? Już opuszczone, tak? To jest... Aha, nic nie ma. Czyli musimy najprawdopodobniej wejść gdzieś tutaj. Dokładnie, tutaj jest jakieś przejście.
i woda. Bo na górę chyba nie ma co. Czekaj, a jak przejdę, to jest ten, będzie ten przycisk? O, jest przycisk, idź tam. No bo dobra, też pójdę. Dobra. Idę. No. Już? Tak. A, ci mam otworzyć. Mhm. A czym tu się... A, tu jest przycisk. A my tu przypadkiem nie byliśmy. Nie, pajęczyna. My tu przypadkiem, kolego, nie byliśmy. Nie, w tym akurat w tym nie byliśmy na pewno, bo zobacz, tutaj nie ma tabliczki, nie są oznaczone w żaden sposób. No ale w ostatnim odcinku wskakiwaliśmy. Tak, ale to wyglądało zupełnie inaczej, wiesz? Jesteś tego pewny? No. Bardzo możliwe. Bo zobacz, zauważ, że to wszystko jest tutaj zniszczone. No tak. No dobra, to skaczemy. No nie ma wyjścia. Bo bardzo podobne są, wiesz. O, nie podoba mi się to. Biegniemy. Widzę drzwi i przycisk. No, też widzę drzwi i przycisk. Tylko żeby się nie okazało, że to wiesz, będzie jakaś pułapka przez ucikienie ramy i bum bum, nie? Kolejny exp. Tu mamy enchanting, no ale ten enchanting to już tam... Chociaż nie, czekaj. No. Ja właściwie sobie zenchantuję, bo ja mam, kurczę... Też expa? Sporo... Nie, nie, nie. Mam 36 butelek. A to daj połowę. Masz. 19 mi wbiło. No mi prawie 20. No, no, ja akurat mogę zrobić na 18, ale mogę zrobić tylko Fire Aspecta. Bane Sharpness of... 3 i Fire Aspect. Bane of biorę. Antoport 3. Fantastycznie. No ale z Fire to całkiem spoko. Dobra, wchodź. Jeszcze raz. No. Dobra. Czyli do... O! Ho, ho, ho. Potion of Healing. Ja sobie może to przygotuję. Tak na wszelki wypadek, w razie W. Trochę mnie niepokoją takie długie pomieszczenia, bez mobów, bez niczego, bez parkura i tak dalej. No, obok masz lawę. No ja wiem. Znowu żarcie. Nie wiem co gorsze, czy lawa, czy to. Nie wiem po co mi to żarcie, ale... Ja dam ci, isnę przed siebie. Znowu kolejny pokój z korytarzem. Kolejny przycisk. O, ale tu nas nie było. No nie. Złote drzwi. Wow. O, Larry. I fucking hate you guys. I hate you guys so much. It's almost physical painful. First you try to kill me, then you somehow manage to avoid my revenge, then you blow up my wall, golden facility. Ah, well. Now you are stuck in here. There is no way out. Look. Aha, nie ma drogi wyjścia. My zawsze znajdziemy drogę wyjścia. No jest ten control room, tak? Do TNT zrzucenia. Okej. Czyli rozumiem, że teraz będzie śmierć Larego, tak? Bardzo możliwe, chociaż ja idę na górę. Nie idź na górę, chodź tu, wysadzamy Larego. Blokada trzecia. O. Unlock patch to blockade one. No dobra, wysadźmy go. Przycisk, odpalam. No. No i co? Aha, my dobra, musimy zwolnić blokady. Dobra. To czekaj, to powinno się otworzyć tu obok te złote drzwi. Nie, na górze masz blokady. No ale tam jest tylko, mówiłeś, że trzy coś, blokada trzecia, tak? Blokada trzecia, ale nie ma przycisku. To może blokada druga. To czekaj, druga to tutaj przycisk. Musi być blokada pierwsza. Blokada druga. O, pierwsza jest otwarta, chodź. No. Strażnik. O kurde, podpaliłem cię. Mam nadzieję, że nie umrzesz. Nie no, szybko się gasi, także... No. Aha, widzę, klikam ko. Tak? Tylko, że wiesz, to każdy z nas chyba musi iść w swoją stronę, coś mi się tak wydaje. Albo i nie. Aha, ja mam parkour. Czekaj, bo ja nie mogę przejść dalej. No jak nie możesz? No nie mam przycisku nigdzie. No co ty gadasz? No. No a ja jestem... A możesz tam spróbować znaleźć jakiś... O, stój tam, gdzie byłeś. No. Kliknij to albo... Coś powinienem ci otworzyć. Otworzyłeś, dokładnie.
No dobra, to idź tam. O kurde, jaki parkour. Po płotkach parkour mam. O Boże, nie. I to jeszcze mam kratkę nad sobą, nad tym, nad głową, nie? Szkoda, że nie mogę tam wejść. Mogę cię wpuścić. No to wpuść mnie. Chyba. Oh hell no. O nie. A co tutaj mamy? No krypciej w ogóle. Jecha sobie pierw zejdę na dół. To oświetlę, a dopiero potem będę... szedł. O, w mordę! No. Czekaj, ja się tu wybiję to wszystko. A. No, to faktycznie trochę przerąbany ten parkour. Jak mam kratkę nad głową, to... No nie! A po to były te potki. Nie patrz, już jestem prawie na końcu. Kurde, Baś! Zaraz, czemu ona mi nic nie robi? Czy my czasem nie mamy goda włączonego? Nie, bo mnie... Kurde! Możesz cię nie potrafi trafić, co? Nie no, jak mnie nie potrafi... No ja to... Czekaj, a może... Czekaj, bo ja mam dziwne wrażenie, że mam goda. Oczywiście, że miałem goda ustawionego. Ach, Wojciech... Nie! Czekaj, wiesz co? To musi zrobić jedna osoba, a druga po prostu wybija Baśki, wiesz? To może wybije jej Baśki, ja ta sobie przejdę parkura. O kurde, małe gówno tu przylazło. Bo one się skupiają właśnie na tym, który skacze i... No tak, fokus mam najbliżej na tym. Dobra. Dobra, i otwierasz mi drzwi. Dobra. I mam płytkę, tak? Aha! Dobra, to czekaj, to teraz ja muszę wrócić. Tu stój tutaj. Ale masakra. I teraz powinny się tutaj otworzyć drzwi. Powinni. Oczywiście, że się otworzyły. Czekaj, czekaj, bo mnie tu zombiaki. Pochodnia. Dobra, możesz iść do mnie już. Tak? Mhm. Fantastycznie. Ale w którą stronę mam iść? Tam jak przychodziłeś. Dobra. No. I tu cię teraz wpuszczam. No halo, drzwi. Idę. Dobra, to ja idę tędy, a ty idź tamtędy, gdzie są te półpłytki. Wciskaj je, coś robią? Aha, one mi tu zamykają przejście, to czekaj. Musisz szybko po nich przebiec chyba, wiesz? Żeby się dwie naraz otworzyły. I co? No ale się nic nie... O nie, nie da rady. A zobacz, co jest na górze. No, lawa. Nic więcej? Nic więcej. Kurde, to powiem ci, że musisz jakoś zrobić tak, żeby po tych dwóch płytkach chyba szybko przebiec. Wiesz? I ja muszę tam wejść. Masz jakiś Potion of Swiftness, coś? Nie. No to musisz szybko przebiec po tych, żeby mnie tam wpuściło. A to masz dwa pistony, masz? Tak, są dwa pistony i musisz i dwie w miarę szybko. Chodzi? Tak. No nie, to jest tak, jak się ten jeden ogarnie, to ten drugi się... Dobra, czekaj, ja może spróbuję, idź tam teraz. No. Masakra ci powiem. No. Aha. Tak, nie, działa, czekaj. Dobra. Czekaj, aha, tu jest lawa na górze, tak? Dobra. I pistony. A czekaj, ty, a może... A chodź tu do mnie na chwilę. Nie, to nie uruchamy na górze pistonów. A może to jest zwała tylko? Bo ty tego nie widzisz przecież. Chodź, zobaczymy. W sumie. Myślę tam przejść. No. Nope. No to nie uruchamia. Nie. Kurde, to jak my mamy to zrobić? Nie, to trzeba przebiec tylko. Aha, próbuj skakać. Czekaj, ja muszę pierw rozpęd. No. Musisz cały czas napierać na te czten, to wiesz, jak się otworzą dwa, to powinno ci się udać przejść. No tak, skraszować mnie. Nie. No to ja nie wiem, jak my to mamy zrobić. Aaaa, ha, patrz, zaraz pokażę, co trzeba zrobić. A co tam masz?
Idź tam, idź, idź, idź tam, idź. O, jest. Po to tutaj był ten mob spawner? Co tam masz? Dwa przyciski. Aha, ja teraz rozumiem, że parkour, tak? No. W lawie. Tak, dokładnie. No, wciskaj. I to jest na przycisk, nie na półpłytkę, pamiętaj. No dobra, wciśnij. A ja jestem w wodzie. Ale tu się woda wylewa. Tak? Tak. No ja już myślałem, że jakiś parkour będzie, tylko woda. No dobra. No dobra, otwórz mi drzwi może, halo. Poczekaj, bo ja tu pająki wybijam. Chodź sobie dalej. Nie no, nie jestem dalej, chodź. Czekaj, muszę sobie wszamać. No zobacz, bo się woda wylała tam. Ja też myślałem w sumie, że tam będzie jakiś ten parkour albo coś, a... Pistony były obok, myślałem, że... No. Drzwi. Aha. Jeszcze raz. Dobra. Ale ty, czekaj. Aha, ale zaraz, moment, bo... Co tam jest napisane? Just released something, you two are trapped in her. Czy ty możesz otworzyć te drzwi? Mogę. To je otwórz tutaj, bo ja nie mogę wyjść. Otworzyłem bo ja tam ci? Dalej nic... Nie... Ale te tutaj. Które? Tam jak wchodziłeś. A tutaj? A to tam jest tylko pomieszczenie z przyciskiem, nic tam więcej nie ma. Aha. Dobra, co to jest? I just read something too. Tak, tak. Dobra. Blokada pierwsza off. No i super. Idziemy do drugiej. Otwarta. 30 minut prawie, Wojtku. Znaczy wiesz co, ja może bym proponował, żebyśmy na dzisiaj sobie zakończyli jednak. No tak. Bo jeżeli bo wydaje mi się, że zostały nam, z tego co widziałem na YouTubie, to chyba będą dwie te blokady i tam jeszcze kilka minut później, więc akurat sobie tutaj skończymy i wysadzamy na koniec. Tak, mam nadzieję. Lary. Ups. Sorry, Lary. I tak zginiesz. A czekaj, a jakby go tak podpalić? Tak. Nie dasz rady tak daleka. Szkoda, że podpalające strzały nie podpalają obiektów. No dobra, także co? My wam bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli wam się oczywiście łapka podobała, zostawcie standardową łapkę w górę i subskrybujcie nasze kanały na Dyzia i mój. Dokładnie. A ze mną był Dyzio. Cześć. Cześć, pa. Do jutra.